tylko uprawa, rolnictwo to również chów, hodowla, etc., etc. Jaki jest sens stosowania mikrobiologicznych rozwiązań w chowie, hodowli itd., itd.? Ekonomiczny? Na pewno tak. Ekologiczny? Na pewno tak. Właśnie poprzez procesy prowadzone przez bakterie. Ograniczanie emisji gazowej. I oczywiście nie mówię tu o to, że ktoś nam będzie za to ograniczanie płacił, ale to zwierzęta nam zapłacą w formie oszczędności na przykład na wydatkach weterynaryjnych. Inna jakość powietrza zmieni zachorowalność, nie wiem, na przykład na drogi oddechowe zwierząt. Miejmy też świadomość tego, że sposób, w jaki my chowamy, hodujemy zwierzęta, no on odbiega w znacznym stopniu od naturalnego. Ja tutaj mówię o dużych gospodarstwach. Nie ma takiego wolnego chowu w tej chwili, jeżeli chodzi o kury, nie ma, jeżeli chodzi o bydło, czyli o krowy, które po prostu chodzą. One często są, bywa tak, że często są w źle wentylowanych pomieszczeniach, a więc ten nadmiar gazów naturalnie wytwarzanych zwiększa się. To wpływa bezpośrednio na stan ich zdrowia. To wpływa wreszcie na jakość wyrobów, które my mamy potem z tych zwierząt. Mleka, serów, czy też mięsa. Ja mam świadomość tego, że procesy prowadzone przez mnóstwo nierozpoznanych nawet jeszcze przez nas szczepów prowadzonych w glebie, w powietrzu, w naszych organizmach jest nam nieznany i jest niezwykle złożony. Niemniej jednak staram się tłumaczyć pewne rzeczy w niezwykle prosty sposób, dlatego że tak naprawdę jest to jedyna szansa na to, by zrozumieć, jak prosta może być pomoc produktów mikrobiologicznych. Weźmy jakiś dowolny przykład, na przykład odporność rośliny na przymrozki. I spróbujmy się zastanowić, w jaki sposób mikroby bytujące w glebie, bytujące na roślinie, mogą jej pomóc ze stresem związanym z temperaturą, z przymrozkami. Czy to będzie sad, czy to będzie rzepak na polu, nieistotne. I nie tłumaczmy tego w zawiły sposób, odwołując się do praw i procesów prowadzonych przez mikroby, ale wyobraźmy sobie na przykład płytki zbiornik wody, który w temperaturze minus 1 stopnia zaczyna nam zamarzać przy całkowitym bezruchu tej wody w zbiorniku. Obserwujecie to Państwo przez 5, 6, być może 10 godzin, po czym macie już taflę lody. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której ten sam zbiornik jest zasiedlony na przykład przez grupę przedszkolaków z przedszkola numer 17 w Koziej Wólce. I wyobraźcie sobie Państwo, że te dzieciaki mają absolutną swobodę, ubranie wystarczające do tego, żeby nie zmarznąć i biegają przez 24 godziny po tym stawie. Jaką on ma szansę, żeby zamarznąć? Ja myślę, że do tego można sprowadzić całą tą historię. Ruch mikroorganizmów na roślinie, ruch mikroorganizmów w płytkich warstwach gleby również powoduje tego typu efekt. Roślina jest bardziej odporna na przymrozki.